Nie wiem, czy Państwo widzą, jak szybko, ale mimo wszystko staram się do Państwa jak najszybciej dobiec. Uff. I oto już jestem. Dzień dobry, witam w programie. Adam Mówi, Adam Grona, ukłaniam się bardzo nisko. W naszym programie mówimy wprost na temat bardzo mocno, bardzo zdecydowanie bez zbędnej polityki, bez zbędnych słów grzecznych, prostych i poukładanych. Tutaj mówimy zdecydowanie na temat, tutaj mówimy o filmach, które. Często nie są warte tego, żeby je oglądać, ale są warte tego, żeby Państwo wiedzieli, co w nich tak naprawdę piszczy. Witamy i zapraszamy do pierwszego filmu, który na dzisiaj przygotowałem. Hansel i Gretel. To jest pierwszy film, o którym powiemy dzisiaj. Premiera miała dopiero co miejsce, więc jest to absolutnie świeżutki film nad którym internauci już teraz zdążyli przejechać się od góry do samego dołu. Pojechali po niesamowitej bandzie, wprost pisząc co tak naprawdę o tym filmie sądzą? Pierwszy zarzut, dlaczego Hansel i Gretel, a nie po prostu jak Bóg przykazał Jaś i Małgosia. Większość osób, która jeszcze nie widziała filmu, która widziała sam tytuł i takie delikatne zapowiedzi, była bardzo mocno zdziwiona tym, że w filmie tak naprawdę chodzi poniekąd o baśnie braci Grimm i o tytułową bajkę o Jaśu i Małgosi. Więc mówiąc o tym filmie, tak naprawdę, żeby było szczerze i prawdziwie, powinniśmy powiedzieć, Dawno temu za górami, za lasami w drewnianej chatce żył sobie Jaś i Małgosia. Ale ten oto wątek z baśni braci Grim został pominięty. On jest już daleko daleko z tyłu. Dzisiaj w filmie oglądamy już dorosłego, poważnego i postawnego Jasia oraz wcale nie lichał i nie brzydkał z wieloma tutami dla męskiego oka Małgosie. Widzimy główną dwójkę naszych bohaterów, którzy dzisiaj, którzy teraz, którzy w przedstawianym filmie są łowcami czarownic, polują na te złe osoby, polują i starają się wybawić społeczeństwo z kłopotów i opresji, które te oto czarownice. Niosą. I w ten sposób widzimy opowieści, widzimy historie, widzimy tematy, przez które oczywiście nasi główni bohaterowie przechodzą bez najmniejszych problemów. Właściwie jeżeli jest problem, to rozwiązują go niczym za pomocą magicznych nożyczek, przecinając go i przechodząc do kolejnego, następnego i jeszcze kolejnego. W pewnym momencie. Przed naszymi głównymi bohaterami staje największe wyzwanie. Przed naszymi głównymi bohaterami staje wiedźma, a właściwie arcywiedźma Muriel. I tutaj właściwie na dobre zaczyna się i rozgrywa nasza akcja dotycząca tego, że nasi główni bohaterzy muszą ją schwytać, muszą ją złapać, bądź tytułowo na przykład złowić. Co nie będzie proste, ale jak już wspomniałem na początku, będzie oczywiste. Wszak nasi bohaterowie potrafią wszystko. Hansel Przystojny facet dla kobiet, nie ukrywajmy, prawdopodobnie tak jest. Spotkałem się z takimi opiniami, niestety. Na Małgosi da się oko zawiesić, nie da się powiedzieć, że nie. Tym bardziej, że są momenty w filmie, w którym no a to nóżka się odwinie, a tam sukienka się zafaluje gdzieś, więc mężczyźni oczywiście będą mieli też swoją radość. Z tej oto produkcji. Niestety, wszystko jest na tyle przewidywalne, że my już sobie z góry sami możemy odczytać scenariusz kolejnych scen. Właściwie to każdy, kto będzie siedział na sali kinowej, no poza sześciolatkiem, którego tam nie zapraszamy, bo to nie film dla niego, będzie w stanie mimo wszystko odczytać kolejną scenę, kolejną i następną. Wszak przed naszymi problemami nie ma problemu nie do rozwiązania tutaj taki kik tutaj takie uderzenie tutaj to 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 tamto wszystko jest tak ogromnie proste, tak oczywiste, że aż w swoim życiu, drodzy państwo, chciałbym mieć takie problemy jak nasi bohaterzy i mieć taką łatwość z ich rozwiązywaniem jak nasza główna dwójka bohaterów. Bracia Green prawdopodobnie przewracają się w grobie z powodu tej oto ekranizacji. Przewracają się nie dziwię im się, ja też się przewracałem w kinie z boku na bok, szukając swojego właściwego miejsca do spania, bądź do po prostu relaksu, przy pomocy którego wykorzystywałem fotel, za który zapłaciłem, który doceniałem, i tylko i wyłącznie tyle z tego filmu mi zostało. Historia jest, która wpada jednym okiem, a wylatuje drugim uchem, i to właściwie natychmiast po filmie. Film nie jest ambitny, nie jest lotny, ale jest zrealizowany w 3D, także to spowoduje taki drobny plus, który bardziej Państwa wciągnie w akcję tego filmu, ale później kopnie Państwa bardzo mocno w pewną część ciała, którą to sobie już wybierzcie sami, i spowoduje, że będziecie zmuszeni wyjść jak najszybciej i jeszcze szybciej zapomnieć o obejrzanej produkcji filmy dobry, na przykład dla mężczyzn, którzy po męskim spotkaniu w barze, w pubie, bądź w domu po wypiciu kilku produktów pierwszej potrzeby, zechcą wybrać się do kina i obejrzeć coś, co ich odmóżdży. Po prostu, prawdziwie i całkowicie odmóżdży. Hansel i Gretel dla tych, co chcą. Dla śmiałków, dla nieustraszonych. Do zobaczenia w kinach już od tego tygodnia. Produkcja numer dwa, którą na dzisiaj dla Państwa przygotowałem, to taki typowy amerykański fast food, czyli movie... 43. Dlaczego fast food? Pewnie teraz się Państwo zastanawiają, z jakiego powodu fast food? Co ma wspólnego fast food z filmami, skoro tu jedzenie, szybkie jedzenie, a tu film i to wcale nie krótki, z dobrymi reżyserami, bo reżyser nie jest jeden, jest ich kilku, z dobrymi aktorami, ze śmiesznymi scenkami. Fast food. Trzymam się zdecydowanie swojego twierdzenia, dlatego, bo w amerykańskim kinie zwłaszcza mamy pewną modę, mamy pewną manię na to, żeby widza no nie wiem, czy to jest dobre słowo ogłupiać, bo on już ogłupiony został jakiś czas temu. Teraz tylko i wyłącznie zgłębia kanony jeszcze większej głupoty i jeszcze niższej upadłości. W tym filmie każdy, kto wybierze się na tę produkcję, dostanie no, kilka mniejszych czy większych pomyłek, fajniejszych bądź gorszych scen, które. I jeszcze raz podkreślę, absolutnie nie są dla dzieci, są dla dorosłych, dla tych, którzy są wytrzymali na mocne sceny, na wulgarne żarty, na wulgarne zachowania i dość specyficzne poczucie humoru. Jeżeli nie chcecie Państwo wychodzić z kina już po chwili, już po momencie obejrzanego filmu, to lepiej nie wybierajcie się na tą produkcję, bo tu można być bardzo mocno zszokowanym tym, jak nisko kino może upaść, jak nisko w ogóle da się upaść. To jest ta zasada... Która została już po raz kolejny złamana. Mamy, przyznaję, owszem, świetnych reżyserów. To fakt. Świetnych aktorów. To fakt. Ale którzy tak nisko upadli tym filmem, że aż współczuję im tych kredytów, tych rad, tych długów, tych zobowiązań, które spowodowały, że musieli się tego podjąć, bo to kino w tym wydaniu, w amerykańskim wydaniu, no powiedzieć, że spada na psy, to trochę za mało. Jeżeli w Stanach, nawet jeżeli tam tego typu produkcje się podobają, to nie dajmy sobie pokierować się tą drogą. W Polsce w roku 2013 będzie tyle ciekawych filmów, będzie tyle ciekawych materiałów, czy to historycznych, czy to dokumentalnych, czy to biograficznych, że naprawdę warto poczekać, poczekać, uzbroić się w jeszcze większą cierpliwość i dopiero potem wybrać się do kina na naprawdę dobry film, czego sobie i Państwu. Bardzo serdecznie życzę. No, niestety, już w roku 2012, o ile sobie dobrze przypominam, mieliśmy bardzo podobny przykład filmu Mówi 43. To był film o produkcji francuskiej, gdzie również siedzieliśmy w kinie. Spodziewaliśmy się jednego, bo kampania marketingowa, kampania medialna była ogromna. Pojawiały się świetne tytuły pod tytułem Wspaniały film, wspaniałe historie, prawdziwe historie, historie z życia wzięte. Tym bardziej. Dziwiło nas to, co dostaliśmy na ekranie w tych największych salach kinowych. Już w roku 2012 dostawaliśmy historie, które były pozlepiane z kilku bądź kilkunastu scenek, które były mniej bądź jeszcze zdecydowanie mniej lotne, w których śmiechu i humoru było o tyle, albo jeszcze mniej. O, o, o. humoru było dosłownie tyle, że aż... Moje dwa palce delikatnie się od siebie odchyliły i nic więcej. Za to mieliśmy film przesączony wulgaryzmami, chciałem powiedzieć erotyzmem, powiem pornografią, bo to jest bardziej właściwe słowo do tego filmu, o którym teraz mówię. I scenami, które ani nie były dla dzieci, ani dla młodzieży, ani dla dorosłych, którzy nie chcieli tego typu produkcji. To samo dostajemy w 2013 roku. Zamknijmy drzwi i poczekajmy na to, co. Lepsze. Przechodzimy do produkcji numer 3. O tym będzie bardzo krótko. Produkcja numer 3, którą obecnie widzą Państwo na swoich ekranach, to również jeden z najnowszych filmów tego tygodnia. W kinach do obejrzenia nieulotne Jacka Borcucha. Kilka dobrych słów o tym filmie, bo to obiecałem przy tym programie, że będzie blask i będzie cień. Więc z poprzednich dwóch filmów, gdzie więcej było cieniów, cieni niż blasków, to tutaj przy tej produkcji powiem kilka innych słów. Tym razem swingujące dzieło. Swingujące dzieło, które jest zupełnie innym niż to, do których zostaliśmy w naszym kinie przyzwyczajeni zupełnie inne, właściwie diametralnie. Między innymi, dlaczego? Do tego, bo w dobie roku 2013, 2012 i 2011, kiedy to kabarety uzyskały ogromną wręcz popularność, w Polsce narodził się trend na kabaretony, na najróżniejsze sytuacje, na najróżniejsze. Klipy kabaretowe, reklamy z ludźmi kabaretu, filmy z dubbingiem z ludźmi kabaretu, i teraz ten oto obraz, który obecnie widzą Państwo na ekranach, jest tego zwieńczeniem. Reżyserią zajął się Abelard Giza z kabaretu Limo. Również z tego kabaretu widzimy tutaj dwójkę głównych bohaterów. Poza nimi mamy jeszcze aktorów. Całe dzieło miało być ciekawą historią bardzo humorystyczną. Śmieszną, bo w końcu to kabaret organizuje, więc wypadałoby, żebyśmy się trochę pośmiali. Skoro płacimy prawie jak za półtorej godziny występ kabaretu na scenie, kabaretu na żywo, to wypadałoby, żebyśmy mieli też trochę humoru, poczucia, fajnych, śmiesznych scen, gry ciałem, gry mimiką twarzy, to się jednak trochę prze... przeliczyliśmy. W ten sposób powiem. Trochę się przeliczyliśmy, bo okazało się, że być na scenie, na deskach jako kabareciarz, a jako aktor to dwie zupełnie inne role, dwie zupełnie inne postacie i dwie zupełnie inne zadania, dwa zupełnie inne zadania, które zupełnie się ze sobą nie pokrywają. Tu jest kabaret, a tam, 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 tam daleko jest, jeszcze dalej jest film. Niech to będzie dobra nauczka dla wszystkich tych, którzy... Uważają, że skoro są czasem śmieszni, bywają fajni, to nadają się do głównych ról aktorskich. Okazało się, że nie, że dzieło jest w dużej mierze niespełnione, niezrozumiane, nietrafione i kolejnych takich określeń na nie mógłbym jeszcze używać. Używać. I jeszcze raz używać. Miał być przekazany morał dotyczący tego, że główni bohaterzy szukają nowości, szukają czegoś innego, czegoś odmiennego, czegoś oczekiwanego. Widzimy tutaj piękne oczy Julii Kamińskiej na ekranie i Julia Kamińska po raz drugi zdziwiona, patrzy się na mnie i się dziwi, a ja nie wiem czemu. Spoko, Julka pogadamy później. I nie ma tego, czego tak naprawdę oczekiwaliśmy. Mamy tani, bardzo tani wręcz morał, który jest przewidywalny już na samym początku, kiedy to wchodzimy w grę aktorską, kabareciarzy i niektórych aktorów, mamy to, czego się spodziewamy i zero wzniosłości, zero niczego więcej, czego od filmu i od reżysera oczekujemy. Jeżeli już decydujemy się, drodzy Państwo, na zrobienie filmu, to zróbmy film, a nie coś filmopodobnego, czego sobie Państwu, jako widzom i reżyserom tych produkcji, życzę. Po krótkiej przerwie przejdziemy do dwóch bardzo różnorakich filmów, do dwóch bardzo różnych propozycji. Jedną z nich znacie Państwo doskonale, bo była emitowana w kinach już dobrych 5 razy, a w telewizji dobrych 555 razy. Mówię tutaj o. Nie, nie powiem Państwu o czym mówię. Trzeba zostać z drugiej części, żeby się dowiedzieć. I przedstawimy też zapowiedziane filmy Jacka Borcucha, czyli Nieulotne. To jest to dzieło, któremu poświęcimy dużo czasu, bo jest ono złożone i warte naprawdę głębszej refleksji, zastanowienia nad dziełem i nad tym, czy do kina warto się wybrać, czy może niekoniecznie. O tym wszystkim w drugiej części programu Adam Mówi. Adam Gronał, bardzo serdecznie zapraszam. Do zobaczenia. Уж нет.